miejsce to jest jeden z dowodów i z przykładów na tragiczne losy związane z wieloma narodami w czasie II wojny światowej. To jest miejsce byłego obozu jenieckiego, Stalagu 8A. W obozie tym przebywało między rokiem 1939 a 1945 około 120 tysięcy jeńców różnych narodowości. Na terenie tego obozu wśród jeńców francuskich, których było około 34 tysięcy, to była najsilniejsza grupa po nich, tą grupą pod względem liczebności. Drugą grupą byli żołnierze jeńcy Armii Czerwonej, ale wśród Francuzów, właśnie tak jak mówię, najbardziej liczebnej grupy jeńców wojennych był kompozytor, znajdował się kompozytor Olivier Messiaen. Dlaczego walczymy o to? Dlaczego uważam, że po tylu wielu latach, dziesiątkach lat, kiedy powstało z inicjatywy i niemieckiej, i polskich samorządów centrum, które się zajmuje historią tego miejsca, które stwarza możliwości edukacyjne, możliwości turystyczne, również takiej turystyki fachowej, historycznej, kiedy wreszcie zaczęto pracować strategicznie nad pamięcią tego miejsca, wszelkie zaburzenia, wszelkie działania, które mogłyby zaburzyć pracę tego centrum, pracę fundacji, otoczyć opieką to miejsce, są po prostu dla opinii publicznej, moim zdaniem, szkodliwe. Mieszkam w Zgorzelcu od 1988 roku i razem z panem Goetze uczestniczyłam we wszystkich działaniach, które tutaj tworzył, po to, żeby powstało to Centrum Messiaena. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że to powstało. I ostatnio dowiedzieliśmy się, że ma na tym terenie być zabudowa. Troszeczkę nas to zaniepokoiło, dlatego że, szanowni państwo, pomyślmy wszyscy, że nie znamy tego terenu jeszcze dokładnie. Nie wiemy, co tutaj się wydarzyło, nie wiemy, gdzie są kości ludzi. I jak każdy z nas czułby się, gdyby miał mieszkać na takim miejscu, gdzie mogą być kości ludzi, gdzie może być po prostu cmentarz. Jest to tragiczne miejsce. Byłoby fantastycznie, gdyby powstał tu park, ścieżka rowerowa, gdyby ludzie mogli tu przychodzić i po prostu sobie siedzieć i odpoczywać, a nie budować domy na kościach po prostu nieznanych ludzi. Jest to miejsce szczególne i uważam, że należy nam się, zwłaszcza mieszkańcom, właśnie zachowanie tego miejsca z różnych powodów, ale jest to miejsce szczególne z racji historii, która tutaj się wydarzyła, o której należy pamiętać, ponieważ wszystko, co dzisiaj się dzieje, to wynika z historii. Wszystkie fakty, które są związane z wydarzeniami, które kiedyś miały miejsce. Jest to miejsce szczególne, ponieważ dotyczy ludzi. Tu byli ludzie, którzy zostali nie z własnej woli. Większość z nich oczywiście udało im się albo powrócić, jeżeli przeżyli ten koszmar, który tu trwał ponad 5 lat. I w związku z tym ten szacunek i ta pamięć do tych ludzi, którzy walczyli na frontach II wojny światowej, jest to coś, co po prostu nie to, że się należy. To jest wpisane w zwykłe postępowanie ludzi.